Panie marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny panie ministrze, mam nadzieję, że pan mnie słyszy. Miejsca na pamięci pewno. Narodowej, odbudowa zabytków jest bardzo ważna i powinna nas, Polaków, łączyć. Niestety projekt ustawy, specustawy, który przygotowaliście, nie łączy, a dzieli. Odbudowa Pałacu Saskiego z pominięciem konsultacji z mieszkańcami, z pominięciem samorządu, a właściwie wykluczenia samorządu, z pominięciem ustawy o ochronie zabytków, ustawy o zamówieniach publicznych, bez kontroli finansów, w miejscu symbolicznym, w miejscu pamięci o ofiarach żołnierzy polskich i ich oporu z okupantem, w miejscu, które symbolizuje grób nieznanego żołnierza, w miejscu, które jest raną w sercach Polaków, warszawiaków. Wy chcecie budować pałac, chcecie pogrzebać tą pamięć, chcecie odebrać ten teren samorządowi. Chcecie budować pałace, nie nowe pałace, lecz wyższe płace dla służby zdrowia, dla ratowników, pielęgniarek, położnych, na onkologię powinny być dziś priorytetem rządu. Dziękuję bardzo.